To jest Zeppelin Muzeum w Zeppelinheim. Ale dzisiaj pokażę Wam coś innego. A mianowicie, jak objechać lotnisko we Frankfurcie dookoła.
Dzisiaj jest niedziela, 21 sierpnia 2022 roku. No jak to niedziela, nic się nie dzieje, spokojnie, raczej pusto. I pokażę Wam teraz jedno z najciekawszych miejsc, gdzie można oglądać samoloty na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Jest sporo różnych miejsc, platform widokowych, a to jest taki geheimtip. Tutaj mało ludzi przychodzi, mało o tym wie. Teraz Wam pokażę taki geheimtip. Takie super miejsce, gdzie najlepiej widać podchodzące do lądowania samoloty od strony wschodniej, a to jest w Kelsterbach na Landebahn. I tu właśnie podchodzi maszyna do lądowania. Zaraz to będzie super widać. Bitte schön, proszę bardzo. I już słyszę, podchodzi kolejna maszyna do lądowania. I będzie ją bardzo widać blisko i nisko. O, już fajny szum jest. Już podchodzi, już ją widać. Jest! Są lepsze platformy widokowe, ale takich widoków nie ma. Trzeba mieć aparat z teleobiektywem. A tutaj nad głową dosłownie przelatują samoloty. Jest gdzie zaparkować, w niedzielę nie ma problemu, trzeba tylko patrzeć na szyldy, ale jest super. Tak jak mówię, od strony Kelsterbach, gdzie jest pas do lądowania. I najlepiej jak samoloty lądują od strony wschodniej, to wtedy widać, no bo jak od zachodniej to nie widać, to jest po przeciwnej stronie. I tyle.